W dzisiejszym filmie powiem wam, że zrobimy sobie coś ciekawego, bo pierwszy raz w Pet Simulatorze rozwalimy takie piękne, gigantyczne jajo, z którego wyleci nam ekskluzyw jajko. Pierwszy raz w życiu będę to rozwalać, a więc zobaczymy, co nam z tego wyleci. Jakby powinno nam na pewno duże jajo z tego wylecieć, znaczy ekskluzyw jajo, ale zobaczymy, ile nam z tego tych jaj wyleci. Może więcej niż jedna nam z tego wyleci. Jakby tutaj w ogóle mamy Giant Exclusive Egg napisane, że na Void Spiral właśnie jest. Nie wiem, czy moje pety to biją. Chyba biją, to jakby wszystkie tak są ustawione tutaj w rzędzie. Czasem coś innego biją. Jakby tutaj jeszcze, nie wiem, boosty sobie podpalajmy i takie inne rzeczy. I w sumie może, nie wiem, enchanty, chociaż nie, enchanty mam dobre. Chociaż w sumie, no tutaj możemy na przykład te coiny wywalić, dać jakieś takie, nie wiem, tego chest mimika możemy wywalić, możemy dać to na tapnięcia, żeby to więcej biło. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. Jakby strasznie duże HP ma to z tego, co widzę. Nie wiem, pierwszy raz to widzę, powiem wam. I to tak naprawdę dzięki klanowiczowi, bo na czacie klanu po prostu napisał, że takie ma, a więc sobie właśnie to zbijemy. Zobaczymy, co nam z tego wyleci. Jakby jeszcze tak z kilka minut mi zejdzie. Mam nadzieję, żeby nie wywali z serwera, bo jakby w ogóle zobaczcie, że to jajko ma tylko 8 milionów HP niby, ale tutaj jakby my po 20 to jajko tylko klepiemy. Nie wiem, w ogóle screena sobie zrobię, jakieś miniaturki. Jakby powiem wam, że już minęło tak co najmniej z 5 minut od czasu, jak tutaj wbiłem. Dopiero 2 miliony tego jajka zeszły. Jakby tutaj nie ma znaczenia, że no mam 99 huge petów, 4 titaniki, bo tu jest po prostu jakiś cap na ten damage. Jakby trzymamy jakieś ekskluzyw jajko, żeby sobie do tego otworzyć. Nie mam tutaj za 650 robuxów. Nie mam tylu robuxów. Jakby na pewno dzisiaj, oprócz tego oczywiście, dużo innych rzeczy będziemy musieli zrobić. Dużo więcej takich ekskluzyw jajko otworzy, bo jest już ostatni dzień na zdobycie hitchpeta, bo prawdopodobnie w sobotę nowe ekskluzyw jajko się pojawi. No i też wam powiem o jakichś pojedynczych likach, ale to jak to jajko walimy. Najpierw uwalmy to jajko. Dobra, i został już ostatni milion HP, ale powiem wam, że strasznie długo to schodzi. Gigantycznie ciężko się to rozwala. Ogólnie jak takie jajko macie i chcecie, żeby ktoś wam na przykład pomógł, to możecie się odzywać na Discordzie, jakby ogólnie to działa tak, że każdy dostaje ekskluzyw jajko z tego, a więc po prostu chodzi o to, żeby jak najszybciej zbić. Ja dostanę darmowe jajko, wy szybciej zbijecie, wszyscy będą zadowoleni. Chyba że mnie skikuje teraz, ale mam nadzieję, że nie, bo jakiś taki dziwny lag był. Kiedyś pamiętam w starym Pet Simulatorze rozwalałem kometę, dużą kometę, gdzie duża kometa to kiedyś w starym Pet Simulatorze też było coś takiego mega rare, końcówka komety i mnie skikowało, bo jakiś taki lag był dziwny. No tutaj mam nadzieję, że to nie stanie. Jeszcze tylko 360-340 HP już nawet. Dobra, końcówka HP, proszę, żeby nie skikowało. W starym Pet Simulatorze kiedyś mi tak skikowało pod koniec, no to była najgorsza rzecz na świecie. Tutaj lagów takich już chyba nie ma, chociaż jakoś tak dziwnie mi się to laguje. Tutaj oprócz mnie pewnie 10 innych osób jest, które też to rozwalają. Dobra, końcówka, proszę, żeby nie skikowało. Chcę zobaczyć, co się stanie, jakby nawet będę, chociaż nie wiem, czy klikanie to dobry pomysł, ale dobra, klikajmy, już końcówka jest. Nie powinno mnie skikować. Mam nadzieję, że mi się pokaże to ekskluzyw jajko i dobra, i czy będzie gdzieś ekskluzyw jajko. Dobra, jest ekskluzyw jajko, pokazało się. Czyli no tak jak mówię, każdy dostaje ekskluzyw jajko, jakby zdejmijmy sobie pety. Zobaczmy, czy ktoś będzie otwierać to ekskluzyw jajko. Nikt nie otwiera tego ekskluzyw jajka, tutaj chyba wszyscy sprzedać chcą. No my sobie oczywiście otworzymy. Jakby dzisiaj musimy ogólnie takich jajek dużo więcej otworzyć. No bo tak jak mówię, mamy ostatni dzień na zdobycie tego. Dobra, tutaj sobie otwórzmy to, zobaczmy, czy nam wyleci. No niestety nie. Nic nam nie wyleciało, ale dobra, zniszczyliśmy pierwsze gigantyczne, tytaniczne jajko, nawet nie wiem, jak to się nazywa. Jakoś tak się to nazywa. Ale dobra, idziemy robić inne rzeczy. Opowiem wam o likach i tak jak mówię, musimy jeszcze dużo takich ekskluzyw jajek sobie kupić. Albo dobra, w sumie zanim wam o wszystkim opowiem, to otwórzmy sobie jajko razy 100, cyk, tutaj jest oczywiście jajko razy 100, no i może akurat coś jeszcze trafimy, może tutaj już trafimy, a jak nie, no to jeszcze mamy dużo ekskluzywów do kupienia dzisiaj, bo tak jak mówię, już ostatni dzień jest. Dobra, i minęła już ta godzina i udało nam się wydropić kolejnego huge'a, udało nam się tutaj tego huge'a wydropić, łącznie trafiłem już sam 4 takie huge'a, jednego mamy z Forever Packu, tutaj mamy tego Rainbow'a, którego też sam trafiłem, jeszcze jednego shiny. No jakby licząc wszystkie huge'e z tym Backrooms Packiem, to trafiliśmy łącznie 8 huge petów w tym update'cie, więc powiem wam, że całkiem nieźle, jakby no nie jest to rekord, bo w poprzednim tygodniu chyba 12 albo 13 trafiłem, ale ogólnie jakby dużo huge jajek otwieram. W ogóle dzisiaj musimy sobie też na pewno jedno huge jajko zrobić, ogólnie musimy pójść na drugi world, bo robiłem też jeden test, jakby zobaczmy, ile teraz mamy do tego huge jajka. Coś tam otwieraliśmy, a więc dzisiaj już powinno być na huge jajko. No już prawie mam, jakby musimy tak ekskluzywy dokupić, a więc będziemy mieć na pewno huge jajka, ale na początku pójdźmy na drugi world właśnie. I jeżeli chodzi o drugi world, to robiłem taki pewny test, a mianowicie tak jak wam mówiłem, że backroomsy odpuszczam, zostawiłem na całą noc i przez całą noc jakby z tym tutaj petem, którego kupiłem za 45 milionów, udało nam się wydropić tyle kulek, że mamy na 24 takie gifty. One są warte 21,8 miliona, to nie jest dużo. Te kulki łącznie no trochę więcej są warte, ale też nie jakoś już super dużo, jakby no możemy sobie oczywiście to przerobić, a więc powiem wam, że jakbym przez całą noc trafił chociaż jednego backroom z huge peta,
lata, co nie jest trudno na jajku razy 25 dalej, to i tak by mi to wyszło lepiej, aniżeli jak miałbym całą noc siedzieć tutaj, a więc chyba jednak wracam do backroomsów, powiem wam. Dobra, jakby na początku w ogóle tak kliknijmy sobie trochę tych zgliczowanych giftów, zobaczymy co nam z tego wyleci, jakby no dzisiaj chyba wszystko otworzymy, powiem wam, ale ogólnie tak to sobie otworzymy, w ogóle tekstura się tego nie załadowała. Musimy na pewno pójść na Triplazę, no bo tak jak mówię, dzisiaj duży ekskluzyw jak musimy otworzyć, no nic nam nie wyleciało, bo mamy już przedostatnią szansę na zdobycie huge peta, tylko jakiś taki skill mi wyleciał. Dobra, mniejsza w to, pójdźmy na Triplazę i zobaczymy co właśnie będziemy dalej tam robić. Jakby ogólnie na Triplazie na pewno jakieś hudżyki by też się przydało sprzedać, te w ogóle jak z ceną trochę urosły, 64 miliony, dobra, to możemy w sumie kilka takich sprzedać za 63 miliony, może ktoś sobie to kupi. Jakby one no droższe nie będą niż te 60 parę milionów, bo jest ich 55 tysięcy, więc nie jest to szczególnie drogi huge pet tego Richcata, którego dostaliśmy ostatnio za tego peta normalnego. No i ten tutaj w ogóle mój trochę urósł ceną, ale zostawimy go sobie. Dobra, niech to tak chwilę postoi sobie tutaj na pewno, a w tym czasie może jakiś ekskluzyw jajek poszukajmy, ale no nie widzę za bardzo. Nie, może w ogóle na jakąś taką budkę bardziej rzucającą się w oczy zmieńmy, żeby dobrze wszystko było widać, która jest taka w sumie. A niech będzie ta tutaj. Dobra, no i mamy taką sobie budkę. Niech to tak chwilę postoi. Dobra, i powiem wam, że całkiem nieźle, bo praktycznie wszystko mi się sprzedało, a więc tak naprawdę teraz możemy przejść do kupowania ekskluzyw jajek. Jakby jeszcze przed tym może zobaczmy tego peta znowu. Ciekawe, czy ktoś go wystawia taniej niż te 45 milionów, bo możliwe, że jeszcze na tym pecie tak naprawdę zarobimy, bo wczoraj widziałem, ludzie 150 milionów za niego dawali, a my go oczywiście kupiliśmy za 45, no ale nie, no tutaj za 40, dobra, czyli już staniał ten pet niestety. No ale tak 2-3 dni przed update ten zawsze tak jest, że te pety tanieją. Dobra, to mniejsza w tego peta, weźmy się za kupowanie ekskluzyw jajek i oczywiście huge jajka. Jakby dzisiaj powiem wam, że zdyszkę tych jajek bym otworzył, bo tak jak mówię, już mamy przedostatnią szansę na zdobycie chociaż huge peta, znaczy chociaż, no aż nawet huge peta, bo na Titanica nie liczę. No tutaj mamy za 31, dobra, to możemy sobie na pewno za tyle kupić, prawie po rapie to jest. Huge pet za 220 milionów, za 200 go, chłop go wystawia, nie wiem czy go szczerze mówiąc kupić, bo to jest dziwne, że on 200 milionów chodzi, jakby mój zwykły jest 241. Czemu goldów jest 2200, a zwykłych jest 5000? Dziwne to jest, nie wiem, powiem wam, że... Dobra, może nie będę tego kupować, ale dziwne to, że zwykły jest warty więcej niż gold. Ale tu mamy za to ekskluzyw jajko, może to ekskluzyw jajko kupmy. I też przechodząc, i też jeszcze do tych lików wracając, jakby mamy bardzo mało lików, przez to, że Preston znowu zakazał likerom likować rzeczy. Tylko powiem wam, że widziałem gdzieś screena jakiegoś takiego fragmented do minusa, huge fragmented do minusa, nie wiem czego znajdę. I to jest tak naprawdę jedyna rzecz, którą mamy. A więc możliwe, że jakieś nowe gifty się pojawią. No bo tu oczywiście mamy tego 404 demona, a więc może jakieś nowe się pojawią, skoro jakieś nowego huge'a dodają, takiego techworldowego właśnie. No tutaj nic nie mamy. Dobra, jakby zalicuję sobie to jajko. No i też oczywiście tą bramę mamy, którą w poprzednim filmie wam pokazywałem i na razie nic więcej dosłownie nie ma. Nie, mam nadzieję, że jeszcze jakieś liki oni tam dadzą. Dobra, tutaj dajmy tyle za to jajko. Dobra, i udało się wylicytować, musimy kupić jeszcze jakieś 8 jajek. No i oczywiście huge jajko jeszcze dzisiaj. Powiem wam, że na razie idzie nam całkiem nieźle, bo tu znowu mamy prawie po rapie te dwa jajka, czyli już będziemy mieć 4 jajka. Jakby znowu poniżej 2 bilionów zejdziemy niestety, ale no tak jak mówię, trzeba trochę dzisiaj więcej otworzyć. Jakby tu w ogóle mamy te epickie gifty, ale no nie, no na to szkoda jakby gemów, szukamy tylko najnowszych ekskluzyw jajek. No i dobra, powiem wam, że tutaj mamy o milion drożej niż rap, ale gościu ma tego dużo, a więc po prostu od niego kupmy 6 i będziemy mieć taką dyszkę, taką sportową dyszkę przed update'em zawsze trzeba otworzyć, żeby akurat może na koniec właśnie wydropić huge peta. Jakby w poprzednim update'cie wydropiliśmy takiego huge peta, którego mam do tej pory, który dosyć tani jest szczerze mówiąc, a więc no tutaj też przydałby się jednego huge peta zdobyć. Dobra, ile ja tych jajek mam, żeby za dużo nie kupić? 8 chyba mam. Dokładnie tak, 8 mam, a więc jeszcze musimy sobie 2 dokupić. No jakby i tak w sumie sporo jeszcze mamy. 1,8 biliona nam zostanie, więc git. Dobra, i mamy teraz dyszkę. Coś tutaj jeszcze ciekawego jest do kupienia. Jakby tutaj mamy te hype gifty. Ogólnie dzisiaj widziałem, że jakiś Polak Titanica trafił. Titanic Party Cat trafił jakiś Polak, a więc no, duży fart. My mamy takie 3. Dobra, my też trafimy w sumie teraz Titanica. Tutaj też ktoś otwiera. Dawaj, tutaj teraz Titanic nam leci. Tutaj jakieś czarmy, nie czarmy, lucky bloki, nie lucky bloki. Huge mi wyleciał. Co jest? Huge mi wyleciał. Czy to nie mój huge pet? Dobra, to na szczęście mój huge pet. Mówię sobie tak, otworzę i huge pet mi wyleciał. No to powiem wam, że gigafart. Nie no, dzisiaj jakiś rekord bijemy tych huge petów. Jeszcze niech mi z jajka wyleci huge pet. Gdzie ten huge pet jest? Tutaj mamy tego huge, jakby no nie jest dużo warty. 78 milionów, ale wyleciał mi huge pet. Mówię sobie randomowo,
mowy otworzę i tutaj już mi wyleciał. Takiego farta powiem wam, że się szczerze mówiąc nie spodziewałem. Dobra, to powiem wam, że dokupmy jeszcze jedno w takim razie jajko i otworzymy sobie 11 tych jajek. Jeszcze oczywiście Titanic jajka, ale dobra, przejdźmy na normalny serwer, bo tutaj na Triplazie. Chociaż w sumie powiem wam, że jak tutaj nam huge wyleciał, to tak jedną szansę dajmy tej Triplazie. Może ta Triplaza jakaś szczęśliwa jest w ogóle. Tutaj sobie oczywiście to otwórzmy i zobaczmy, czy nam wyleci huge pet. No nie, no wyleciał mi huge pet. Ta Triplaza jest jakaś zbugowana, wyleciał mi huge pet właśnie. Co jest z tą Triplazą? Powiem wam, że dziwna ta Triplaza jakaś jest. Dziwna ta Triplaza jest jakaś, tutaj musimy chyba otworzyć więcej. Dobra, jakby po... Tutaj gościu też się rozkręca, mówi za dużo, tutaj gościu farta ma. Dobra, jakby mamy tego huge'a tutaj. Zobaczcie, jak ten gościu tutaj się rozkręca, mówi no nie, no gościu całego laka mi zabiera tutaj i za mnie trafia huge'a. Dobra, jakby w takim razie tak trójkę sobie tutaj otwórzmy. Nie wiem, ta Triplaza jakaś jest jakaś szczęśliwa dla mnie, powiem wam. No chyba, że tu nam nic nie wyleci, dojdziemy stąd. No dobra, nic tam nie wyleciało, idziemy stąd. Jakby dobra, w takim razie, jak tyle farcimy, to musimy dokupić sobie jeszcze z dwa tutaj. No dzisiaj powiem wam, że dużo wydam, ale dobra, jakby plan minimum wykonany, huge'a mamy, a więc git. Dobra, idziemy stąd. Jeszcze huge jajko musimy dokupić. Jakby ogólnie w tym filmie powiem wam, że idziemy na rekord huge petów w jednym filmie, bo w tym odcinku trafiliśmy już tutaj jednego huge peta, drugiego huge peta i tego też trafiliśmy, a więc mamy już trzy huge pety trafione, no jeszcze mamy oczywiście huge jajko, z którego mamy czwartego huge peta i tak naprawdę musiałby nam wylecieć jeden z zgliczowanych giftów albo z ekskluzyw jajek i mamy rekord huge petów w jednym filmie, bo wtedy oczywiście będzie 5 huge. Jakby zobaczymy, czy nam się to uda zrobić. Ile w ogóle nam punktów brakuje? Jeszcze nam 4 punktów brakuje. Dobra, to sprawdźmy jeszcze mailbox na szybko i mamy jeszcze dużo do otworzenia, bo dzisiaj, tak jak mówię, ewidentnie na rekord idziemy. Tutaj ktoś się pyta, kiedy zagram w Brawl Stars, ja wiem jeszcze. Tutaj oczywiście pozdro, oj, ekskluzywa mamy właśnie. Tutaj ktoś się pyta, czy coś lubi, ale nie wiem co, bo zahasztagował. Tutaj pozdrawiam, tutaj też pozdrawiam, tutaj też pozdro. Tutaj oczywiście odbieramy, tutaj też pozdro, o, przyda nam się kolejny. No i tutaj na odcinku też pozdro, pozdro oczywiście, tutaj tak samo, o, też przyda nam się. I tutaj oczywiście otwieramy na odcinku. Tutaj czy ktoś do klan może, na razie full mam niestety, tutaj też pozdro i oczywiście tak samo, pozdro, o, ekskluzyw taki. No i też się ktoś pyta o klan, jak, tak jak mówię, na razie full jest niestety. Tutaj pozdro, tutaj do huge jajka przyda nam się. Dobra, i mamy huge jajko, a więc dziękuję oczywiście wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że teraz zrobimy dodatkowe huge jajko. Dobra, i kliknijmy sobie tutaj oczywiście i za 300 robuxów kupujemy kolejne huge jajko. No i dzisiaj idziemy na rekord. Idziemy na rekord, mamy dużo zgliczowanych giftów, dzięki którym możemy trafić tak naprawdę kolejnego huge'a. Mamy 41 jakby na speedrunie te zgliczowane gifty, otwórzmy, nie bawmy się z tym za bardzo. Dobra, 18 po... Znaczy nie, 16, po 16 otwierajmy. Zobaczymy, czy tu nam wyleci czwarty huge pet, dzięki któremu mielibyśmy rekord oczywiście, no bo piątym będzie ten z huge jajka, no ale nie, na razie nie ma tego. Na razie rekordu niestety nie ma. Dobra, jeszcze mamy tutaj 25 szans na to, że nam oczywiście coś wyleci. Dobra, dawaj, tutaj wyleć jeszcze jeden huge pet, no. Ten 404 demon, czy jak on tam się nazywa. No proszę cię, wyleć. Mamy tutaj pendrive'y, 5 pendrive'ów. No i dalej nie ma tego huge'a. No nie, no nie może być tak, że nie pobijemy dzisiaj rekord. Dobra, ostatnie 8, tu jeszcze jeden. Dobra, i otwórzmy sobie, no proszę cię, daj tego huge'a stąd. Jeszcze mamy oczywiście ekskluzyw jajka, z których też mamy szansę, no ale tutaj ostatnia szansa. Chyba tak mi się wydaje, no i nie, tutaj nie ma niestety. Nie wiem, wydaje mi się, że oni znerfili procent na tego 404 demona. Jakoś tak w ogóle mi to nie chce lecieć. Dobra, tutaj jedno tak na rozgrzeweczkę sobie otwórzmy. Zobaczmy, czy tu będzie właśnie kolejno. Tu jeszcze mamy kilka szans. W każdym takim jajku mam oczywiście 2% na to, że nam wyleci i że uda nam się właśnie pobić rekord. Dobra, ile nam zostało? 3, 6, 8. Dobra, to dwa musimy tak otworzyć sobie pojedynczo i później po trzy otworzymy. Tutaj laka dodaj, tutaj też. No tutaj nie zdążyłem laka dodać, dlatego nie wyleciało. No tutaj mamy 3 punkty i 2 punkty. Przynajmniej tyle będzie do kolejnego huge jajka. Dobra, mamy jeszcze 6 jajek, czyli po 3 próby na pobicie rekordu. Dawaj tutaj cyk, cyk, tutaj no proszę cię, daj jeszcze jednego huge'a. No dobra, przynajmniej tutaj jakiś rainbow będzie... Zawsze kilka punktów więcej do jakby kolejnego huge jajka. Dobra, ostatnie 3 próby na... pobicie rekordu. Dawaj tutaj, no proszę cię, wyleć. Huge pet, huge pet, huge pet, huge pet, huge pet. No nie ma i nie będzie rekordu. No s... Huge jajka nie ma szansy, wylecą nam dwa huge'e. No chyba, że wyleciałby nam rainbow jakiś, nie wiem, shiny czy coś i policzylibyśmy go na przykład za dwa huge'e, no ale no w taki sposób to trochę oszustwo, no bo jakby huge pet 1 to huge pet 1, nieważne czy rainbow czy jaki, ale tutaj co nam wyleci, no jeszcze Will-O-Wisp nam na koniec wyleciał. No dobra, trochę farta mieliśmy, trochę pecha. Koniecznie sprawdźcie sobie nowy film z mojego drugiego kanału, zbudowania mostu, no i oczywiście do następnego filmu.